Sponsorem relacji z forum Wizja Rozwoju w Gdyni jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Witamy Państwa w Gdyni na terenie kampusu Akademii Marynarki Wojennej. Forum Wizja Rozwoju odbywa się właśnie tutaj, a my rozmawiamy o tym, co dzieje się w gospodarce i o tym, jakie są właściwie wizje rozwoju. I teraz pytanie, jaka jest Pańska wizja rozwoju? Zadam Piotrowi Bujakowi, głównemu ekonomiście Banku PKO BP. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. To jaka jest wizja rozwoju Pana? Co jest tym takim czymś, co wywołuje u Pana albo niepokój, ryzyka, albo nadzieję, ekscytację, kiedy właśnie myśli Pan o czymś takim generalnym jak wizja rozwoju? Mamy ze sobą niezłą passę, bo i trzy ostatnie dekady, i kilka ostatnich lat, także ten pandemiczny okres, to sukcesy polskiej gospodarki. Oczywiście ucierpieliśmy w trakcie pandemii, ale mniej niż inni, wychodzimy z niej mocniejsi niż inni, lepiej przygotowani do rozwoju, ale przed nami pewne wyzwania. Więc z jednej strony musimy utrzymać dotychczasowy kurs, utrzymać taką wysoko konkurencyjną gospodarkę, dobrze zróżnicowaną, potrafiącą elastycznie, szybko reagować na różnego rodzaju szoki. Musimy utrzymać dobrą politykę makroekonomiczną, która w Polsce, o dziwo, wszystkim rządom, można powiedzieć, przez ostatnie dekady się udawała i ostatnio znakomicie wychodzi w mojej ocenie, ale no, zostają te wyzwania, więc utrzymanie kursu, ale ze świadomością bardzo poważnych zagrożeń. I te zagrożenia są moim zdaniem przede wszystkim dwa. Jedno to demografia i tutaj odpowiedzią powinna być cyfryzacja, automatyzacja, robotyzacja procesów produkcyjnych, zwiększanie produktywności, bo będzie brakować rąk do pracy. I drugie wyzwanie to rosnące koszty energii, transformacja energetyczna. Ale to drugie wyzwanie można zamienić w szansę. Może się okazać przy odpowiednich wysiłkach, że Polska stanie się jednym z kluczowych producentów technologii służących transformacji energetycznej, albo że będziemy w stanie tak szybko przebudować relatywnie tanio swój miks energetyczny, że konkurencyjność polskiej gospodarki będzie jeszcze większa niż w tej chwili. Ale wierzy Pan w to, że to się da zrobić? Bo biorąc pod uwagę unijny program Fit for 55, tak, czyli mamy mieć 55% tych zanieczyszczeń, które generowaliśmy w roku 90 do 2030 roku, to w zasadzie powinniśmy dokonać rewolucji technologicznej na miarę XIX-wiecznej maszyny parowej. Nie widać tego. No dlatego wymieniam to wśród zagrożeń. Można to zamienić w szansę, ale oczywiście to wymagałoby gigantycznego wysiłku. Na pewno to nie będzie łatwe. Wymagałoby to wielkiej mobilizacji i koordynacji działań sektora publicznego i prywatnego, ale jest to wyzwanie. Jest to coś, co moim zdaniem jednak spowoduje wyhamowanie, pewne wyhamowanie wzrostu polskiej gospodarki w drugiej części obecnej dekady. A no właśnie, to do kiedy... Do którego roku jesteście w PKO BP mocno ugruntowanymi optymistami, jak określił to prezes Leszek Skiba z PKO S.A., kiedy rozmawialiśmy z nim przed południem? Znaczy, do 2023 roku wydaje mi się, że warunki gospodarcze będą fantastyczne. Zakładając brak jakichś globalnych szoków, czeka nas bardzo szybki, ponad 5% wzrost gospodarczy. To jest nasz bazowy scenariusz. Kolejne 2-3 lata do 2025-2026 roku to też powinny być duże sukcesy i nadal szybki wzrost powyżej naszego potencjału, czyli to będzie cały czas coś w przedziale 4-5%, a później moim zdaniem, jeśli odpowiednio szybko już teraz nie będziemy podejmować odpowiednich kroków rozwojowych, jeśli nie będziemy mieć odpowiedniej wizji rozwoju, zaczną się schody i zarówno potencjalny, jak i faktyczny wzrost gospodarczy w Polsce może wyhamować. I rozumiem z tego, co Pan mówi, że powinniśmy poddać wysiłki zmierzające w kierunku zwiększenia dzietności, bo z tego i tak nie będzie pożytku w najbliższym czasie, no bo te dzieci musiałyby dorosnąć. Są takie dane w skali międzynarodowej, że ten boom, jeśli chodzi o dzietność, się skończył i teraz po prostu tak, jak było kiedyś, choć z zupełnie innych powodów, pary będą miały po prostu po dwoje dzieci, więc będzie dwoje rodziców, dwoje dzieci. A powinniśmy iść w kierunku rozwoju technologii. Cyfryzacja, automatyzacja, to są te rzeczy. No to teraz pytanie, czy sektor finansowy, albo inaczej może, czy w polskiej gospodarce jest dość pieniędzy, żeby fundować ten rozwój? Nowe technologie poprawiają efektywność, ale są inwestycją,
która jest bardzo kosztowna, na inwestycje trzeba mieć środki. Banki w Polsce są strukturalnie nadpłynne. Płynności w bankach nie brakuje. Może trochę gorzej jest z pozycją kapitałową. W Polsce mamy bardzo konserwatywne, ostrożne podejście do regulacji działalności bankowej. Mamy też podatek bankowy, taki dosyć rygorystyczny, który trochę nadwątla tą pozycję kapitałową banków, rentowność banków i stąd pozycję kapitałową, ale generalnie banki są gotowe do tego, żeby finansować działalność rozwojową. Ja bym powiedział, że tutaj piłeczka jest bardziej po stronie przedsiębiorstw. To one muszą mieć odwagę, muszą mieć pomysły. Pieniędzy w bankach, czy szerzej w gospodarce, na rynku finansowym w Polsce, ale też na świecie, na realizowanie różnych nawet bardzo kosztownych i ryzykownych przedsięwzięć nie brakuje. Krzysztof Schubert też, pełnomocnik rządu do spraw europejskiej polityki cyfryzacji. Przepraszam bardzo. Mówił o tym, że małe i średnie przedsiębiorstwa nie mają wystarczającej wizji rozwoju cyfrowego. To się potwierdza też w waszych obserwacjach tego, jacy są wasi klienci? To pokazują faktycznie różne badania, że sektor małych i średnich przedsiębiorstw wszędzie w Europie, szczególnie w Europie bardziej niż na przykład w Azji, zostaje w tyle, jeśli chodzi o proces cyfryzacji, ale są też liderzy technologiczni wśród polskich małych i średnich przedsiębiorstw i co ważne, banki są w Polsce na tle Unii Europejskiej technologicznym liderem i są takim nośnikiem tej cyfryzacji. Staramy się jako PKO Bank Polski, jako cały sektor bankowy ten ogarek technologiczny nieść i przekazywać małym i średnim przedsiębiorstwom. Bardzo serdecznie dziękuję. Naszym gościem był Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP. Sponsorem relacji z Forum Wizja Rozwoju w Gdyni był Bank Gospodarstwa Krajowego.